Jaki jest problem? Bruksizm, oczywiście. Krzywo Jak jest. ziewam? Jak Otwórz. ziewam, to. Ojej, jeszcze raz. Ojej, jeszcze raz. Boli coś? Gdzie? Po obydwu stronach. Jeszcze raz otworzyć. Puść luźnie. Otwórz. Puśka luźno. Żyjesz. Otwórz. Jakie uczucie? Jest lepiej. O wiele lepiej. Bezpośrednia technika. Tu uważać przy tym, nie za dużo siły. Kompresja, otworzyć buzię, luźniutko puścić to. O, ho, ho, ho. Otwórz. No, na pewno o wiele lepiej prosto otwierasz. Szczególnie jak robicie staw akromioklawikularny, bojczykowy, tak? Manipulujecie. Nie zapomnijcie o tym, że ten ruch, żeby stworzyć tą kompresję, żeby ona była jeszcze efektywniejsza, albo bardzo efektywna, musi być przewodzenie. Do wewnątrz, czyli otwieracie tą przestrzeń. I na 90 stopni na dół wtedy jest na tym. Tak. Rękę tutaj i teraz z tej strony to się wam tutaj dawać kompresję. Oczywiście jak ktoś ma takie ręce, w grę nie wchodzi. To raczej będzie to albo to tutaj. Tak, to idzie do wewnątrz. Przewodzenie. A przedramię otwiera 90 stopni. Trochę do tyłu do was. I do góry. To jest bardzo głęboki impuls. Potelicy tu na dół i tutaj blokujecie. Zobaczcie, ja mogę z jego głową teraz robić co chcę. Tak? Podwyższam do góry luźniutko, wdech, wydech. Boli tutaj coś? Nie. Wdech, wydech, ręce opuść na dół. Puszczamy to luźno. Ręce opuść na dół. Tak, na dół. Ła, fajne. Rotacja. Nadchylanie. Tutaj luzuje pan, ja pociągam do góry trochę. I mamy matki. Obracacie go znowu. Czujesz już tutaj kompresję, nie? Wdech, wydech. Puszczacie się, tworzycie trochę kompresji i na dół. Pistolet bez palca. Pod dół. Na kręgosłup, tu. Kręgosłup jest tu pomiędzy, tak? Teraz. Kręgosłup do środka. Nacisnę. Teraz z tej pozycji, ona się luzuje, wdech, wydech i puszczacie się tutaj z ciałem na dół. Pak. Tutaj pod potylicę, kierunek C0, C1, tak? Nadchylacie, troszeczkę rotacji i tutaj pani się wyluzuje. I teraz nadchylacie się trochę do góry, tak? I tu na dół. Ci luźno, padaj rączki na dół, tak? Tutaj. Jak się czujemy? Ciepło się zrobiło? Trzeźwo.